Witam bardzo serdecznie. W tym nagraniu pokażę, jak zainstalować robota na platformie MetaTrader. W pierwszym etapie oczywiście musimy zainstalować platformę MetaTrade. Następnie musimy przystosować do robota, czyli tutaj musimy wejść w zakładkę narzędzia, opcje i strategie. I tutaj musimy pozaznaczać dokładnie tak, jak jest. Teraz na tym nagraniu początkowo tutaj możemy mieć pozaznaczane, to musimy to odznaczyć i zaznaczyć zezwól na automatyczny trading, umożliw import DL i umożliw import zewnętrznych strategii. Klikamy OK. Następnie musimy do odpowiedniego katalogu w MetaTraderze wgrać klik robota. Najprościej będzie szukać po instalacjach i niekiedy, jak jest aktualizacja MetaTradera, to gdzieś ten katalog się zmienia, więc najprościej tutaj kliki i otwórz folder danych. Następnie MQL4, Experts i tutaj do tej zakładki wklejamy bądź przeciągamy robota, wcześniej oczywiście ściągniętego. Może to być tak, tutaj jest jeden plik, mogą to być dwa pliki, nawet trzy, więc te wszystkie pliki, które Państwo dostaną, trzeba przekopiować do MetaTradera. To już możemy sobie wyłączyć. Warto też pamiętać, że zawsze po wróceniu pliku do zakładki Expert musimy zresetować platformę, czyli wyłączyć ją, a następnie ponownie włączyć, by ten plik mógł się nam ukazać w odpowiedniej zakładce. Wszystkie strategie będą tutaj w tej zakładce strategie i tutaj mamy tego naszego robota. Jest to robot Prospector, czyli robot na złoto i według wytycznych każdego robota musimy umieścić go na odpowiedniej parze walutowej bądź instrumencie, czy to będzie kontrakt futures, czy na przykład surowcowy i oczywiście na odpowiednim interwale czasowym. W tym wypadku jest to robot na złoto, na M30, więc musimy sobie znaleźć instrument złoto. Niekiedy może się zdarzyć, że tutaj w tym arkuszu instrumentów nie będzie danej pary walutowej, czy kontraktu, jakiego szukamy. Może to być spowodowane takim czymś, że jest ukryty, czyli prawy przycisk myszy, gdziekolwiek tutaj i pokaż wszystkie symbole. I wtedy szukamy sobie tego instrumentu. Jeśli chodzi o złoto, będzie to XAU USD. Prawy przycisk myszy, okno wykresu i tutaj już nam się pojawia ten wykres. Oczywiście możemy sobie go tutaj ustawić odpowiednio według uznań, czyli wykres liniowy bądź świecowy. Tutaj, żebyśmy mieli odsunięcie, żeby to nie było tak blisko zaraz tutaj przy brzegu. Ja tutaj lubię takie odsunięcie, przybliżyć sobie oczywiście możemy. I przede wszystkim interwał czasowy. Ten robot będzie zawierał transakcje na wykresie 30-minutowym. Jest to bardzo ważne, proszę o tym pamiętać. Jeśli damy na wykres godzinowy lub jakikolwiek inny, ta strategia już może nie działać nam i mogą być z tego różne komplikacje. Więc warto pamiętać, żeby to było na wykresie taki, jak jest wskazany przez nas. Zazwyczaj w takiej informacji wysyłamy w mailu. No i następnie tego robota musimy przeciągnąć. Możemy go przeciągnąć, możemy kliknąć w niego dwa razy i tutaj pojawiają nam się parametry tego robota. No zazwyczaj to tak się pojawi ogólne. Tutaj musi mieć pozaznaczane w taki sposób, jak tutaj jest. I wpisz parametry. W zależności od rodzaju tego robota, tych parametrów może być więcej, może być mniej. Na pewno dwa pierwsze będą, czyli jaki lot ma otwierać i drugi parametr add lot, czyli jeśli robot nie trafi, czyli nie zarobi lub go wyrzuci na przykład na stop lossie, to następną transakcję otworzy na przykład o 1/10 większą. Zaleca się maksymalnie 10%. 10%, żeby następna była większa, czyli tutaj musiał być kontrakt 1/10, żebyśmy mogli ustawić 1/100
czyli za każdym razem, kiedy nie trafi, otwiera ciutkę większą. Ale zazwyczaj te parametry są ustawione już oryginalnie, więc nie zalecam na początku zmieniać tego. Jeśli wiadomo, mamy mniejsze depozyty niż 1000 dolarów, tutaj warto zmniejszyć ten lot. Najczęściej on jest ustawiany dla 1000 dolarów, czyli dla 1000 dolarów kontrakt 0,03 będzie stanowiło 1% straty dla tego akurat robota. Klikamy OK i już właściwie mamy tego robota zainstalowanego. Kiedy tutaj mamy buźkę uśmiechniętą, będzie znaczyło, że ten robot działa i tylko musimy poczekać na odpowiedni moment, na odpowiedni schemat, w którym on będzie otwierał. Tutaj już jak kurs będzie spadał na dół cały czas, no to on prawdopodobnie tutaj nie otworzy żadnej transakcji, dopiero gdzieś będzie łapał, jak ten wykres będzie odwracał, będzie chciał iść do góry. Tutaj już wcześniej otwierał w tym miejscu, więc idzie z trendem, będzie pilnował go. No i może się zdarzyć niekiedy, że jeden dzień, nawet dwa dni, kiedy byłby trend mocny, nie otworzy nam transakcji, więc zalecam cierpliwość. Jeśli tak mówię, jest mocny trend, kurs spada, bynajmniej dla tego robota, no to może się zdarzyć, że na przykład otworzy dopiero po dwóch dniach. To tyle. Mam nadzieję, że tutaj było wszystko jasne, że nie będzie problemu z instalacją. Pozdrawiam.